kochani, ostatnio na kanale pojawił się temat nauki astrologii. Sam Andy zna bardzo dobrze astrologię, jest przyjacielem znanego polskiego astrologa Leszka Weresa. Sama od pewnego czasu odkrywam i poznaję tą naukę, a zainspirowały mnie do niej dwie osoby, które mają tu przeogromną wiedzę. Pierwszą już mieliśmy przywilej gościć na kanale, Grzegorza Skwarka, a dziś chciałabym Wam przedstawić drugi ogromny talent w astrologii, który mnie wiele zainspirował i nauczył, Bartka Sawickiego z astrologii ewolucyjnej. Dzień dobry, Bartku! Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie, Agnieszko. To ja Ci dziękuję, że zaakceptowałeś to zaproszenie. To jest przywilej, zaszczyt i naprawdę czuję ogromną wdzięczność. Ja bardzo lubię Bartka, oglądam Twój kanał od bardzo dawna i wiele się od Ciebie nauczyłam i nie wyobrażałam sobie, żebyśmy nie zrobili wywiadu na kanale Andiego Kochońskiego razem z Tobą. Jeszcze raz Ci bardzo, Bartku, dziękuję. Ja również. Jesteśmy. Powiem może... Jesteśmy tutaj. Ziszczyło się to założenie. Bardzo się cieszę. Ja jestem zauroczona, w jaki sposób przekazujesz wiedzę, informacje o astrologii i myślę, że zauroczysz też i widzów na tym kanale. Może najpierw Cię trochę przedstawię, żeby nasi widzowie wiedzieli mniej więcej, kim jesteś, a reszty się już dowiemy od Ciebie. Czyli kilka słów o Tobie. Zajmujesz się kierunkiem astrologii, który nazywa się astrologia ewolucyjna. I w Polsce jesteś praktycznie jedną z nielicznych osób, która tą wiedzę rozpowszechnia. Masz swój kanał na YouTubie, który dokładnie tak się nazywa, Astrologia Ewolucyjna Bartek Sawicki, który właśnie, tak jak mówiłam, zawsze oglądam. Masz też stronę internetową, bardzo dobrą, astrologiaewolucyjna.com. Oferujesz też konsultacje, by pomóc odnaleźć siebie i drogę życia, jaką chciała obrać dusza na obecne życie. Swoją wiedzę astrologiczną czerpiesz z różnych dyscyplin nauk duchowych. Wiesz, Bartku, od dziecka szukam odpowiedzi na pytanie, kim jestem, i na Twój kanał trafiłam przez słowo ewolucja. Ale może zacznijmy od początku. Bartku, czym jest astrologia? To jest bardzo, bardzo szerokie i bardzo duże i bardzo takie monumentalne wręcz pytanie. Bo moim zdaniem o wiele łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, czym astrologia nie jest. Bo widzicie, człowiek jest nierozłącznie złączony z wszechświatem, z miejscem, w którym się urodził, z czasem też, w którym się urodził. I astrologia na pewno nie jest gazetową astrologią, taką jak ktoś sobie może w gazecie wyczytać na końcu gdzieś, przeczytać sobie, co go czeka w tym tygodniu, prawda? Nie mówimy o tej astrologii z gazet, horoskopów. Nie. Ja osobiście uważam, że astrologia nie jest na pewno tym. O wiele lepiej też służy do tego, żeby zrozumieć siebie, niż raczej przewidywać coś. Bo jest taki stereotyp trochę, który jest nierozłączny z astrologią, że mówi się tak na przykład, pójdziesz do astrologa, astrolog ci prawdę powie, albo nawet wróżka ci prawdę powie, tak się mówi czasami. Moim zdaniem lepiej astrologię używać do tego, żeby zrozumieć, dlaczego jest się, jakim jest. Czyli musimy wyjść z takiego założenia, że jak ktoś rodzi się w danym momencie i czasie, ponieważ jest to bazowa część astrologii, czyli horoskop urodzenia, to musimy też wyjść z takiego założenia, że po coś ktoś się urodził, że jest cel w tym, że ktoś się urodził w takim, a nie innym miejscu, o takim, a nie innym czasie, bo jeżeli by tego nie było, jeżeli by się nie urodził, jeżeli tego cudu narodzin by nie było, to tak naprawdę nie ma za bardzo sensu w ogóle istnieć. Czyli sam fakt, że ktoś istnieje, musi prawdopodobnie oznaczać to, że ma jakiś cel tutaj. I tak się składa, że astrologia jest, można powiedzieć, że jest trochę taką nauką naturalną. I to podejście do astrologii, które ja ogólnie, którym się zajmuję i którego też używam, bo są różne techniki astrologiczne, jest oparte na prawach uniwersalnych, które praktycznie istnieją wszędzie,
Nie trzeba ich brać tak jakby z punktu filozoficznego do tego, czy wierzyć w nie, czy nie wierzyć. Można obserwować to po prostu. I tak samo jak można obserwować życie czyjeś i korelować to życie do tego, co się dzieje z czyimś horoskopem, tak samo praktycznie, tak w zasadzie działa astrologia. Czyli moim zdaniem jest to przede wszystkim nauka do tego, żeby właśnie zrozumieć siebie samego i też swoją różnorodność też przede wszystkim tego, jak różni są ludzie. Bo bardzo często też jednym z stereotypów astrologicznych jest takie powiedzenie, że skorpiony to są takie, są zawistne, są jakieś takie wścibskie albo zazdrosne. To jest, nie, moim zdaniem to jest nieprawda, nie można tak generalizować. Czyli po prostu poprzez taką podejście do astrologii typu humanistycznego, czyli astrologia humanistyczna, jaką jest też astrologia ewolucyjna, można dowiedzieć się dosłownie tego czegoś o sobie samym przede wszystkim, o swojej drodze ewolucyjnej, ponieważ tak jak wspomniałaś, czym jest ta ewolucja, czym jest astrologia ewolucyjna, to jest inaczej śledzenie przemian. Przemian siebie w stosunku do wszystkiego innego. I ktoś kiedyś powiedział, że właśnie astrologia jest nauką relacji pomiędzy wszystkim, a wszystkim innym. Tak. Czyli jest to bardzo ciekawe, bo można też powiedzieć, że rodząc się tutaj, mamy swój punkt widzenia i mamy taką relację do wszystkiego na zewnątrz. Do wszystkiego, co nas spotyka na zewnątrz. Ogólnie relacja, sam fakt, że odnosimy się do czegokolwiek innego, czy to do partnera, czy do świata, czy do różnych innych rzeczy, to jest już samo odnoszenie się z tego małego, takiej małej części swojego świata do ogromu świata. I tym samym jest właśnie moment urodzenia. Jest małą częścią całości swojej, którą się zna, którą można porównać do całości ogromnej, ogromu wszechświata. Mm. Czyli dlatego wybiegamy tutaj w astrologii poza takie typowo ziemskie sprawy. Sprawdzamy, gdzie jest na przykład Mars, gdzie jest Uran, ponieważ układ nasz słoneczny jest takim zegarem trochę, który odlicza cykle. I dzięki temu możemy sobie zobaczyć, urodziliśmy się na początku na przykład cyklu Marsa i Wenus, albo tutaj kończył się cykl Saturna i Jowisza. Czyli to będzie oznaczało różne rzeczy dla każdego, coś innego oczywiście, jakieś inne znaczenie będzie to miało. I ostatecznie akurat astrologia ewolucyjna, czyli evolutionary astrology, ta szkoła astrologiczna stara się też znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś jest, jaki jest, dlaczego kogoś spotykają takie, a nie inne rzeczy. Jaki jest powód właśnie dla tych rzeczy. A Bartku, i tutaj, a dlaczego, jasne. Właśnie dlaczego ty wybrałeś astrologię ewolucyjną? Ja dlaczego wybrałem taki typ astrologii? Wiesz co, bo ogólnie twórca tej astrologii, Jeffrey Wolf Green, on sam jest bardzo skorpioniczną osobą. Co to znaczy? No, znowu tutaj taka generalizacja pewna, ale da się odczuć energię skorpioniczną, która bije od innych osób, czyli akurat ten gość, ten mistrz astrologii, bo on jest naprawdę bardzo znaną postacią ogólnie w świecie astrologii, Jeffrey Wolf Green, on jest sam bardzo skorpioniczny. Ja mam też dużo energii skorpiona w sobie. Lubię po prostu taką precyzję myśli, można tak powiedzieć, i on po prostu oferował mi to i ta szkoła też to oferuje, bo dosłownie chce się dokopać do sedna. Jaki jest cel ewolucji czyjejś? Dlaczego ktoś tutaj przychodzi na świat? Dlaczego ktoś się internuje? Dlaczego komuś pewne sytuacje w życiu sprawiają opór? Powtarzają się i są na przykład, stanowią jakiś problem. To znaczy, że jest tutaj pewien, jeżeli ktoś na przykład stawia problem co do sytuacji, jakiego spotkają i jest po raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty się to dzieje, to znaczy, że on opiera się przed czymś. To znaczy, że jest jakiś resistance, taki opór, przed tym, gdzie wszechświat chce go tak naprawdę wciągnąć, w co ma na jego planowany wszechświat. Czyli dla mnie mi po prostu to odpowiada trochę do mojego charakteru. Też można powiedzieć, że astrologia sama w sobie jest takim czymś unikatowym. Ja zawsze też chciałem ludzi inspirować swoją, nie tyle co osobą, ale swoim przepływem tej wiedzy. Bo mi jako skorpionowi, jako osobie, która też ma dużo skorpiona, po prostu lubię dłubać w tym, tak to nazwijmy, lubię siedzieć i szukać i rozmyślać i używać swojej intuicji,
po prostu doszukiwać się właśnie tego głębszego sensu. Czyli chyba dlatego. No. I tak jak wspomniałaś, no to jest astrologia, która śledzi też ewolucję czyjąś z perspektywy duchowej. Czyli no tutaj są głębsze trochę takie zagadnienia porusza po prostu ta astrologia. Akurat to mi się najbardziej odpowiada, właśnie takie podejście do astrologii. Bartku, zobacz, astrologia w naszym społeczeństwie jest zdegradowana do poziomu właśnie horoskopów w popularnych czasopismach i wręcz wyśmiewana i ośmieszana, aczkolwiek jest to bardzo solidna nauka. Dla mnie jest to wręcz królowa wszystkich nauk. Znajomość astrologii, a jeszcze tej astrologii ewolucyjnej, może być naprawdę potężnym narzędziem w procesie zrozumienia siebie i na naszej ścieżce ewolucji i rozwoju, prawda? Ty pięknie właśnie opisujesz w swoich filmach, szczególnie Gwiezdne Podcasty, masz serię filmów Gwiezdne Podcasty, gdzie przepięknie opisujesz właśnie ewolucję duchową człowieka i jak można wykorzystywać i tłumaczyć astrologię ewolucyjną jako narzędzie, które nam w tym procesie może pomóc. Porozmawiajmy o tym, powiedzmy o tym naszym widzom, że to jest potężne narzędzie do zrozumienia siebie, do zrozumienia swojej drogi życia, swojej ewolucji. No, zgadza się, bo widzisz, to jest tak, jakby trzeba użyć takie metafory trochę, bo wyobraźmy sobie, że mamy na przykład ogrodnika, który chce zasadzić w doniczce jakąś nową roślinę. Co jest do tego potrzebne? Jest potrzebne nasionko. I to nasionko taki ogrodnik wkłada w ziemię, podlewa, pielęgnuje je i z niego wyrośnie jakaś roślina. I teraz, czym jest w takim razie czyjś moment urodzenia? Czy to nie jest coś metaforycznie podobne do tego nasienia, takiego, z którego ma wyrosnąć piękny kwiat? Trochę jest. I teraz ciekawe tutaj jest porównanie, bo w takim nasionku, na przykład jeżeli to jest róża, ja mam nadzieję, że róża się z nasionka tworzy. Nie wiem, nie jestem ogrodnikiem, ale tak po prostu. Mamy jakiś piękny kwiat róży na przykład, zasadzimy go i mamy w ręku nasionko tej róży. Czyli wiemy, jaki potencjał może mieć to nasionko. Prawda? Czyli wiemy, że z tego może wyrosnąć koncept róży. Wiemy, jak mniej więcej róża wygląda. Widzieliśmy dorosłe róże, dorosłe kwiaty, prawda? Już takie piękne, czerwone pęki mają, pąki. I teraz co się dzieje? Tak samo w momencie urodzenia człowieka, to jest tak jakby początek jego cyklu życia. Tak jakbyśmy zasadzili kwiatek, tak samo dusza człowieka schodzi na ziemię, czyli duch wstępuje w ciało podczas narodzin. Bardzo ważny dzień, ponieważ to jest dosłownie moment połączenia się kogoś, kto istniał w zaświatach, gdzieś w świecie astralnym ze światem fizycznym. Czyli też ten moment ma właśnie taki bardzo silny potencjał, czyli ktoś dostał takie znamie wszechświata w tym momencie. Czyli jak sobie zrobimy, dosłownie zapiszemy sobie, kiedy na przykład dane dziecko się urodziło, w jakiej godzinie, w jakim miejscu, to kosmogram dosłownie pozwala nam zobaczyć, jak względem tego miejsca i czasu urodzenia, w której części nieba były planety. Czyli kosmogram jest taką mapą nieba, naszego nieba w chwili naszego urodzenia, nasz kosmogram urodzinowy. Tak, to jest takie, to jest właśnie to nasionko. To jest ten nasionko, które zawiera w sobie potencjał, ale nie jest jeszcze do końca wykształcony. Bo dlaczego? Bo ludzie, którzy żyją na Ziemi, tacy jak my, podlegają pewnemu wymiarowi, jakim jest czas. I tutaj właśnie astrologia uczy, jak ten czas śledzić, jak śledzić cykle życia, w jakim momencie ktoś jest. I to jest ciekawe, bo tutaj możemy też poprzez porównanie tego, gdzie, w którym momencie cyklu ktoś jest, z tym, jak ta osoba reaguje na ten moment w czasie, możemy zobaczyć, czy faktycznie ta osoba dąży do tej takiej, do właśnie do indywidualizacji i do aktualizacji swojego kosmogramu. A uwaga, kosmogram to nie jest coś, co zostało nam nadane przez
tak jakby, wiecie, kogoś. Tylko to jest nam nadane przez wszechświat, ponieważ wybraliśmy już przed naszymi narodzinami to miejsce i czas. Czyli właśnie chciałam o ciebie zapytać, czy dusza dokładnie wybiera chwilę i miejsce swojego urodzenia? Moim zdaniem należy wyjść z takiego założenia. Bo no, na chwilę, w momencie, gdy człowiek jest już dojrzały, gdy jest w stanie zreflektować się wstecz na temat przeszłości swojej, to może jedynie dojść do tej przeszłości, która dotyczy tego życia fizycznego. Czyli w pewnym sensie, gdy dusza schodzi na ziemię, to ta kurtyna zapomnienia trochę na nas wszystkich działa, prawda? Jest zasłonięta, nie pamiętamy. Niektóre osoby pamiętają i to na przykład objawia się przez różnego rodzaju na przykład traumy albo naturalne umiejętności, w których ktoś jest dobry, ktoś jest w czymś na przykład dobry, utalentowany, to nie zawsze musi być tylko wynikiem obecnych doświadczeń z obecnego życia. Czyli moim zdaniem ten moment urodzenia jest momentem, w którym wszechświat potrzebuje ciebie. Piękne. Czyli wszechświat potrzebuje wtedy ciebie. To musi być powód, dla którego ktoś się urodził. W takim, a nie innym miejscu i czasie. Czy układ planet w danym momencie urodzenia może w jakiś sposób określać drogę życia i człowieka i wspierać go, pomóc mu w jego drodze życia? Moim zdaniem może, tak. Moim zdaniem jak najbardziej, ale żeby móc to nawigować i z tym uczestniczyć, i wydaje mi się, że wtedy należy trochę skoncentrować się i zrozumieć swój kosmogram, żeby wiedzieć, do czego odnieść doświadczenia życia teraźniejszego momentu. Czasami jest, oczywiście ja rozmawiam z różnymi osobami, niektóre nawet nie widziały nigdy swojego kosmogramu, i przychodzą z problemem jakimś na przykład, z jakąś blokadą. Wtedy, wtedy moim na przykład zadaniem jest to wytłumaczyć, ile to takie coś może trwać, taki okres i dlaczego. Ktoś może odczuwać ten okres. To jest zapisane w gwiazdach. To znaczy tutaj zapisane w gwiazdach to też jest może... Za dużo powiedziane. Za dużo powiedziane, ponieważ ja wychodzę z założenia takiego, że jeżeli kogoś nawet spotyka nieszczęście, bądź też super fajne życie, to znaczy, że jest to wynikiem jego wcześniejszych decyzji, jego wcześniejszych doświadczeń. Czyli nie bez powodu na przykład ktoś na przykład rodzi się i jest utalentowanym dziennikarzem albo piosenkarzem. Oczywiście da się to wykształcić, ale czasami natura pokazuje nam, że jest to coś, co jest nie z tej ziemi. Niektóre osoby mają takie, wiesz, talenty, różne umiejętności, które ciężko wytłumaczyć, dlaczego posiadają. Rodzice nie nauczyli, szkoła nie nauczyła, a osoba na przykład świetnie, wiesz, śpiewa i ma coś takiego naturalnego w tym głosie. To znaczy, że może to być po prostu wynik jakichś wcześniejszych doświadczeń, jakichś wcześniejszych decyzji, które doprowadził do obecnego momentu. Bo wiesz, jak jeżeli powiemy sobie, że coś jest zapisane w gwiazdach, to trochę tak jakbyśmy nie mieli wpływu na to, prawda? Z góry coś już było nam założone. Ja osobiście uważam, że nie. Czyli to właśnie kosmogram jest czymś takim, żeby wykorzystać tą energię, ten potencjał i użyć do tego własnej woli. Ktoś może użyć, a ktoś nie musi użyć tego. Czyli to jest wolna wola i taka wolność decydowania moim zdaniem jak najbardziej jest obecna. Czyli to nie jest zdeterminowane, że jak już mamy taki układ planet, to będziemy mieć taką ścieżkę życia i będziemy taką osobą, mieć takie cechy osobowości i takie rzeczy nas spotkają w życiu. Nie, to jest tylko jakaś mapa, jakaś droga. To jest zapis. Zapis tego, w jaki sposób żyć w zgodzie z własną naturą. Dosłownie. W jaki sposób pokonywać kryzysy, jakie przynosi życie? Bo życie czasami przynosi kryzysy, niespodziewane, różne dziwne sytuacje. I jeżeli nie wiemy, w jaki sposób na to odpowiadać, to kosmogram daje alternatywę. Czyli mamy kosmogram i on po prostu... To jest zapis tego, jak wszechświat, jaki moment sobie wszechświat wybrał ktoś na to życie. I no tutaj pomyłka musi być minimalna w takim razie, jeżeli ktoś się urodził, prawda, w takim a innym czasie, czyli można uczestniczyć po prostu w tym wszystkim i można oczywiście zobaczyć, gdzie mniej więcej ktoś zakończył w poprzednim życiu swoją drogę i skąd ktoś
podejmuję tą pałeczkę jak w maratonie trochę. To przekazywaniu sobie, wiesz, tej pałeczki, jeżeli... Nie, na pewno widziałaś maraton, jak w maratonie biegają. Tak, to jest, ewolucja duchowa jest czymś podobnym. Tak mi się wydaje, że jest czymś, co można porównać właśnie do tego przekazywania sobie coraz to dalszych na każde życie. Lekcji, na każde następne życie, kontynuacji tego, tej drogi, tego biegu w pewnym sensie. I to też możemy odczytać z kosmogramu. Tak, da się to odczytać. Wow. Tak, istnieją bardzo różne szkoły astrologii, astrologia duchowa, karmiczna, wedyjska. Akurat ta, którą ja się zajmuję, ona łączy ze sobą i wschodnią, i zachodnią, czyli mamy tutaj wschodnią filozofię z zachodnimi metodami i to mi najbardziej po prostu odpowiada. No dokładnie, tak bo to jest filozofia, to jest filozofia duchowa. Nawet nie filozofia. Dlaczego? Bo filozofia to jest coś, co ktoś napisał, ktoś kiedyś powiedział i jest powielany. A astrologia akurat jest oparta na czymś takim, co można zaobserwować faktycznie. Czyli jest to te 12 znaków zodiaku, one znaczą dosłownie poszczególne stopnie rozwoju człowieka. Czyli jak rozwija się świadomość ludzka w życiu fizycznym. I to jest coś, co faktycznie można obserwować. Tutaj nie trzeba w to wierzyć, nie trzeba przyjmować na siebie jakichś doktryn filozoficznych, tylko można to zaobserwować i doświadczyć. To są te prawdy uniwersalne, tak? To są te prawdy uniwersalne, dokładnie. Tak. Jak oglądam twoje filmy, to widzę, jak używasz astrologii ewolucyjnej jako narzędzia do tłumaczenia przepięknie rozwoju samoświadomości i konceptów duchowych. I robisz to naprawdę pięknie. Gdybym ciebie zapytała na przykład, czym jest ego, jak ty byś nam to wytłumaczył? Bo ja, jak usłyszałam w twoich filmach, jak ty opowiadałeś o ego, to byłam pod wrażeniem. I to dałeś mi takie kilka puzelków, których mi brakowało do zrozumienia. To miłe, że jakoś to poruszyło tutaj ciebie. Wiesz co, ego na pewno nie jest łatwopalnym materiałem. Na pewno nie musimy spalić go. Dokładnie. Pozbyć się go. Bo chcemy spalić ego, zabić ego, ukrzyżować ego, pozbyć się ego. No i co dalej, tak. Nie? No więc właśnie, to jest takie trochę nieporozumienie moim zdaniem, no bo jeżeli nie byłoby ego, jeżeli człowiek nie miałby tego, to nie miałby, wiesz czego? To nie miałby w które miejsce odnieść powiedzenia sobie ja jestem. Jeżeli każdy by sobie powiedział ja jestem, gdzie jest to ja? Zastanówcie się. Gdzie jest to ja jestem? Do czego odnoszą się te słowa ja? Gdzie jest Bartek? Gdzie jest Agnieszka? Gdzie jest to miejsce? Czy to jest ciało? No nie. Ciało tak jakby nami tylko pomaga nam się gdzieś tutaj uczestniczyć w tym świecie fizycznym, w tej tak zwanej Mai. Ale gdzie jest ja jestem? Jest w głowie? Jak się otworzy głowę, no nie ma tego ego, prawda? Tak samo jak się otworzy, zrobi się, przekroi się człowieka, chce się zobaczyć, gdzie jest na przykład gniew, albo gdzie jest agresja, albo gdzie jest miłość, też tego nie ma. Jeżeli otworzymy człowieka i jego mózg, zobaczymy, że też nie da się wybrać myśli jego. Są rzeczy, których nie widzimy, ale które wiemy, że są. Czyli tak samo jest ego, ale tak samo jest i dusza człowieka. To, że jej nie ma, nie widać namacalnie, to nie znaczy, że nie istnieje. I teraz, czym jest ego? Właśnie to pozbycie się ego jest często kojarzone z tym, że ktoś jest egotyczny, czyli za bardzo egoistyczny, ustawia swoje życie i siebie w centrum życia, tak jakby swojego. Ale tak jest, bo każdy jest swoim, tak. Każdy ma swoje wewnętrzne słońce, dosłownie. Tak. Każdy jest tym takim centrum punktem wszechświata. Centrum wszechświata, tak. Co na górze, to na dole. Tak. Czyli jeżeli Słońce jest, wiesz, takim centrum naszego układu słonecznego, to ktoś musi mieć też wewnętrzne takie Słońce. Tym może być ego właśnie. I tutaj ego to jest dosłownie jest nierozłącznie związane z emocjami też. Bo jako ludzie jesteśmy emocjonalnymi istotami, jesteśmy zbudowani z wody. Woda w ezoteryce symbolizuje emocje, intuicje, uczucia też czasami są symbolizowane przez wodę. I tak się składa, że częścią żywiołu wody jest też w astrologii archetyp raka.
znak zodiaku rak jest wodnym, pierwszym wodnym znakiem, który oznacza rwącą wodę inaczej. Czyli widzisz, to oznacza, że nasze ego to są te ciągle zmieniające się emocje, które reagują na świat zewnętrzny. Tak jak rzeka płynie, ciągle się zmienia. Ale są potrzebne, żeby to odbierać. Oczywiście, tak, bo dlaczego są potrzebne, by odbierać? Ponieważ ciało emocjonalne, to jak odczuwa swoje, jak dusza, która przychodzi na ziemię, odczuwa swoje życie i to, jak to życie jej się wyświetla i jakie ma pogląd na to całe życie, wywiera w nas emocje. A czym są emocje? Są pomostem między fizycznym a duchowym. Są gdzieś pomiędzy. I to często emocje właśnie odbijają nam trochę to, jakie lekcje mamy tutaj do przerobienia. Bo ewolucja ogólnie, ewolucja duchowa, to nie jest ewolucja typu, wiesz, że człowiek powstał od małpy, prawda, i tak dalej. To nie tutaj, nie o tym tutaj rozmawiamy, tylko to jest ewolucja. To jest ewolucja przez ciało emocjonalne człowieka, dosłownie. Czyli ego to jest właśnie ten filtr, który jest nam konieczny, jest potrzebny. Nie możemy się pozbyć ego. Jeżeli pozbylibyśmy się ego, to ja nie wiedziałbym, że jestem Bartek, ty nie wiedziałabyś, że jesteś Agnieszka i moglibyśmy również żyć jak zwierzęta w pewnym sensie. Nie mielibyśmy do czego odnieść swoich doświadczeń. No tak, wiemy, że ego jest potrzebne, żebyśmy mogli interpretować i filtrować doświadczenia i emocje, ale w takim razie co zrobić z ego? Ta wiedza jest bardzo potrzebna, bo ludzie, którzy wiedzą, czym jest ego, mają jakiekolwiek problemy w życiu i znają mechanikę właśnie psychologii i ego, umysłu, mogą sobie z miejsca z wieloma problemami poradzić, życiowymi i psychologicznymi i samym sobą. Więc co zrobić z ego, Bartku? Szczerze, ja tutaj nikomu nic nie chcę mówić, ale ego to jest po prostu coś, co jest potrzebne każdemu. Każdy musi mieć też twardy sens ego. Bo tak naprawdę, jeżeli nie ma się twardego ego, to też duchowość, na przykład i rozwój duchowy może zaszkodzić. Tak. Bo jeżeli nie ma się twardego postrzegania siebie osobowego, ja wiem, kim ja jestem, to jeżeli, bo bardzo często rozmawiam z osobami, które są po różnych ceremoniach, po różnych rzeczach, które typu ayahuasca, typu jakieś rzeczy, które swoją naturą i działaniem rozbijają ego. Ale to nie każdemu jest wskazane. Bo niektórzy na przykład mają tak silny przepływ tej energii ze źródła, od ducha, która chce pozbawić nas tego szablonowego myślenia o ego, że jeżeli ktoś jeszcze spotęguje na przykład takimi doświadczeniami to może zupełnie stracić, wiecie, taką tożsamość trochę osobową. Tożsamość osobowa jest potrzebna, żeby wiedzieć, do czego odnieść wszelkie eksperymenty z duchowością, wszelkie doświadczenia, żeby móc je zawsze porównać do tego ego. Czyli tutaj po prostu moim zdaniem, jeżeli chodzi o ego, to jest trochę zły koncept tego, jak tłumaczone jest to, czym jest ego. Z ego nic się nie powinno robić, ono powinno być takie, jakie jest. Tak, to jest moja krótka odpowiedź. Powinno zostać takie, jakie jest, ponieważ jest jakiś powód do tego. Jest jakiś powód, dlaczego ktoś jest wybuchowy na przykład. Tak, ty tłumaczyłeś. Albo ktoś, kto samotny jest, prawda? To jest konieczne, moim zdaniem, z punktów ewolucyjnych. Ty to tłumaczyłeś, że każda osoba jest taka, jest na dany moment, jaka powinna być i musi być i taka jest potrzebna. Nawet ze swoimi emocjami i z takim ego, jakie ma w danym życiu. To jest też potrzebne. No, wiesz dlaczego? Bo tak naprawdę to, że my tutaj istniejemy i to, że mamy takie ego, a nie inne, jest wynikiem decyzji, która została podjęta wcześniej gdzieś, w naszym pierwiastku duchowym. Czyli z góry można powiedzieć, że dusza człowieka decyduje o tym i o miejscu, i o czasie, ale o tym też, jak środowisko wykształci to poczucie ego. Bo ego służy duszy do tego, żeby odbić jej w tym świecie duchowym swoje pragnienie tego, które stoi w ogóle za narodzinami, tak jakby. Czyli ego jest takim też takim lustrem trochę.
Czyli wiemy, jakie emocje nas bolą, wiemy, co nam sprzyja przyjemność i to jest takim trochę kompasem też ewolucyjnym. Czyli ego nie pozbywamy się. Ja z mojej, nie ma sensu. Tak, ja z mojej perspektywy pracowałam nad tym, żeby zwierzaczka oswoić i trochę potresować, żeby się z nim przyjaźniej żyło i żeby nie wrzucał mnie we wszystkie możliwe wiry i pułapki. Ego, zwierzak tak, ego. Tak, mojego prywatnego zwierzaczka. To jest, wiesz, bo to jest jeszcze tak, że jak, skoro ewolucja wpływa na nas, skoro każdy narodził się po to, żeby coś tutaj zrozumieć, wzmocnić się na przykład w tym życiu, to znaczy, że to ego musi być sługą. Czyli to ego w pewnym momencie zrozumie, że okej, pewne rzeczy nie są dla mnie, pewne rzeczy powinny, nad pewnymi rzeczami muszę się bardziej skupić. I to tak naprawdę popycha ewolucję w swoim momentum ewolucyjnym. I w miarę upływu czasu, jak człowiek przychodzi na świat, tutaj na świat fizyczny, jego ego zaczyna się identyfikować z coraz to szerszymi realiami. Nie tylko ja, nie tylko moje, tak. wszystko dla mnie. I to jest to, co mamy z nim zrobić. Tak, tylko to, co wcześniej jest dla mnie, to rozszerza się, aż w końcu ktoś osiąga taką świadomość wręcz galaktyczną. Widzi siebie jako mieszkańca Ziemi, już nie tylko jako mieszkańca tego miasta na przykład. I w miarę upływu czasu, gdy ten proces postępuje, gdy dusza zbiera doświadczenia, to ego zaczyna, bo ego jest czymś zupełnie innym niż dusza. Jest zupełna polaryzacja między ego a duszą, ale w miarę upływu czasu ego zaczyna poddawać się impulsom duszy i zaczyna służyć naprawdę w ten sposób, który jest kontynuacją czegoś, co miało wcześniej się zaczęło, tej lekcji ewolucyjnej, która wcześniej po prostu się zapoczątkowała. No dosyć skomplikowane to jest. Ale bardzo ciekawe, bo właśnie kiedy wiemy, jak pracować z ego, to dzieje się to, o czym ty mówisz. Ono nam służy i służy duszy, a nie dominuje i my jesteśmy jego sługą i wpuszcza nas w różne nieświadome pułapki. I to jest ważne. Tak, czyli ego po prostu jest nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli w ogóle nawigować, żebyśmy mogli ten film, który nazywa się życiem, odebrać w jakiś sposób. To jest ta soczewka, która nam pomaga zobaczyć kolory tego filmu. I każdy ma swoje kolory. I mogą się rozszerzać na większą perspektywę niż moje własne małe ja. Dokładnie, dokładnie. Ale też taką funkcją ego jest to, żeby trzymać nas w tej subiektywnej takiej perspektywie. W czymś, w takim zupełnie subiektywnym punkcie, z którego widzi się wszystko na zewnątrz. Bo każdy ma swoje ja jestem. Tak. Nie może być innego ja jestem niż ja jestem. Tak naprawdę. Każdy ma swoje. Każdy ma, widzisz, subiektywne dla siebie. Ja mam swoje ja jestem. Ja nie mogę ci dać mojego ja jestem, bo ty nie możesz po prostu mieć mojego ja jestem. I to służy właśnie temu, żeby, zobacz, jest tyle bilionów ludzi, prawda? Wszyscy mamy mniej więcej dwie ręce, dwie nogi, ale ile jest różnorodnych doświadczeń. No właśnie, i każdy ma inne ego. Dlatego to jest tak, jakbyśmy rozbili jedną rzecz, która jest tym samym, na bilion różnych. I z perspektywy tych biliona różnych obserwujemy jedno. To, z czego powstaliśmy, tak naprawdę. No tutaj piękne. To już metafizycznie. Piękne. Metafizycznie takie, metafora już taka, no ale tak ale mi się wydaje, że to ma sens. Po prostu. Tak, bo jest tyle ludzi, każdy jest inny, nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, dwóch takich samych liści na drzewie, dwóch takich samych tęczówek oka, jest wszystko inne i różnorodne. Dlaczego tak jest? Dlaczego musi być jakaś inteligencja, za tym, że wszystko jest inne, że wszystko jest różnorodne. I ego też nam pokazuje właśnie tą naszą indywiduum, tą separację, tą różnorodność, ale ta różnorodność jest bogactwem. To zgadza się, to jest prawda. I widzisz, bo tutaj też trzeba poruszyć to, czym jest świadomość. No właśnie. Bo świadomość sama w sobie nie ma formy, nie ma kształtu. Jeżeli byśmy tak jakby porównali
świadomość do czegoś, to to może być woda. Świadomość to ogólnie ma tak jakby charakterystykę wody. I świadomość w formie, jaką jest człowiek, łączy nas. Czyli jeżeli mamy tą świadomość, która jest nieśmiertelna, która istnieje, ale zinkarnowała się w formę fizyczną, to to nas łączy. Dokładnie. Tylko że ta świadomość, widzicie, jest uwarunkowana też doświadczeniami właśnie tych kilku bilionów różnych ludzi, którzy urodzili się w innym momencie i ta świadomość w innym momencie weszła po prostu w czyjeś życie, w czyjeś ciała fizyczne. I jest jeszcze taka metafora tak zwanego źródła, że każdy powstał z tego samego źródła i na biliony sposobów doświadcza też tego samego źródła. I tak naprawdę to, do czego dąży, to do powrotu do tego źródła. Tak. I przepięknie to poprowadziłeś, bo właśnie to jest to. Wychodzimy z konceptu ego, wchodzimy w różnorodność, nieskończoną różnorodność i wchodzimy w zrozumienie tego, że jest świadomość, która jest tym punktem, który łączy tą całą różnorodność. I kiedy teraz w zrozumieniu duchowym my zrozumiemy, że w świadomości wszyscy jesteśmy jednym i tym samym, a tylko podzieliliśmy się na nieskończoną ilość różnorodnych ego, mamy punkt wspólny, który łączy wszystko, co istnieje i całą ludzkość i już nie mamy więcej o co toczyć konfliktów i wojen. To by było idealne rozwiązanie. A właśnie idealnym rozwiązaniem utopia, jest... Utopia, można powiedzieć. Że idealnym rozwiązaniem jest właśnie zrozumienie tej prawdy duchowej. Zbudowanie nowych prawd, nowych struktur społecznych właśnie na czymś, co jest dla nas wspólne. I to, co jest dla nas wspólne, co jest tą jednością i co nas nie oddziela od siebie nawzajem, to jest wspólna prawda naszej jedności duchowej i ta świadomość. Zgadza się. Wiesz, co teraz mi przyszło do głowy? Kilka tysięcy lat temu były takie różne ludy, jak Egipcjanie, Majowie, Aztekowie. I wiesz, co jest ciekawe? Że oni byli bardzo silnie duchowo rozwinięci. Może nie mieli technologii, komputerów, kto wie, może mieli, nie wiadomo, ale jeżeli nie pozostawili po sobie tego, to co spowodowało, że oni w zasadzie, no nie ma ich już. Jeżeli byli tak rozwinięci, prawda, znali podstawy astronomii, astrologii, wtedy bez narzędzi bardzo ciężko było to obliczyć. Co jeżeli oni przestali istnieć z powodu tego, że ich duchowość była rozwinięta do takiego poziomu, że byli w stanie po prostu, no nie wiem, dokonać transcendencji. Takiego, wiesz, tak silnie zaawansowana cywilizacja, to jest to, o czym mówisz. Co jeżeli wszyscy będziemy wiedzieć, jak to działa wszystko? Co jeżeli wszyscy będziemy mieli logikę w zasadach duchowych? Co jeżeli to nam pozwoli wejść na taki poziom, że już nie będziemy musieli inkarnować się na Ziemi? Bartek, gdyby wszyscy znali swoje takie narzędzie, czyli mapę życia, rozkład jazdy jak własny kosmogram, umieli go zinterpretować, wiedzieli, gdzie są ich słabe i mocne strony, gdzie są ich talenty, gdzie mogą być przeszkody, co powinni w tym życiu przepracować, a co już mają przepracowane i nad czym się nie muszą skupiać, gdzie ich jest zona komfortu, w której już nie muszą siedzieć, a z której mogą wyjść. Gdyby ludzie właśnie wiedzieli, że my jesteśmy wszyscy podzieleni w indywiduum, ale jesteśmy z tego samego źródła, jesteśmy tym samym i na tym opieramy z tego środka, z tej perspektywy nasze wspólne społeczeństwo, to w jakim społeczeństwie my byśmy żyli? Mi się wydaje, że w społeczeństwie, które byłoby międzyplanetarne, prawdopodobnie już. Dlaczego? No bo jakby każdy wiedział, że jest częścią, dajmy na to Drogi Mlecznej. O, cześć, jestem Bartek, skąd pochodzisz? Z Drogi Mlecznej. Jestem mieszkańcem Drogi Mlecznej na planecie Ziemia. Już nie na przykład w Mazowszu, w miejscu takim, a nie innym. Jeżeli rozszerzylibyśmy to postrzeganie i uwaga, taki sens przynależności, do czego przynależysz? Czy przynależysz tylko do swojego na przykład klubu, prawda, kibica? Czy przynależysz do Polski? Czy przynależysz do Europy? To nas fragmenty czy do Ziemi? Czy do Ziemi?
Im rozszerzamy. bardziej, tak, tylko że tutaj to można łatwo przeintelektualizować. Ja mogę wiedzieć, że ja, wiesz, jestem z planety Ziemia, ale nadal identyfikować się na przykład, wiesz, ze swoim klubem piłkarskim, dajmy na to. Taki przykład, prawda? Być ograniczony nadal czymś. I to wymaga właśnie, żeby czuć to i żeby doświadczać tego, to wymaga procesu. Czyli tutaj wchodzi właśnie ten proces indywiduacji, który jest czymś innym niż indywiduacja, która opisana była przez Carla Junga z punktu psychologii transpersonalnej. Tutaj indywiduacja, która dotyczy astrologii, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak rozumiem to, to jest indywiduacja, która właśnie powoduje, że człowiek zaczyna czuć przynależność do coraz to większych całości wszystkiego. Całość, czyli wszystko. Że czuje się już, wiesz, niezwiązany ze swoim najbliższym otoczeniem, tylko z coraz to większą objętością wszechświata. Tym jest indywiduacja i jest to proces. I on się dzieje praktycznie w życiu każdego. I to łatwo sprawdzić. Można to sprawdzić w taki sposób, że na przykład czyjś pradziadek, czyjaś prababka robili wszystko w ten sam sposób. Prawda? Mieli swoje zasady, jakieś nawyki i to wszystko przeszło na przykład na dziecko. W pewnym momencie to dziecko zaczyna się reflektować, czy te zasady, czy to, że babcia robiła to zawsze i takie tradycje mamy, czy to aby na pewno ma sens dla mnie. Czy to ma sens dla mojego ja jestem? I wtedy zaczyna się indywiduacja, zaczynamy podważać status quo. Dochodzi się do takiego momentu na tej drodze ewolucyjnej, w której zaczyna się rebelia od tego, co jest normalne. Rebelia od standardu, rebelia od tych takich zasad, systemowych zasad. Niekoniecznie musi być to aż tak drastyczne jak rebelia. To może być też po prostu zaobserwowanie tego, że ja tutaj nie przynależę. Nie czuję przynależności do takiego świata z takimi zasadami. Dlaczego takie zasady? Ktoś zaczyna podważać to, to znaczy, że zaczyna rozwijać swoją świadomość. I coraz szerzej ta świadomość zaczyna sięgać, aż w końcu sięga do takiego uniwersalnego poziomu i ktoś rodzi się jako bardzo zaawansowana dusza, jak Jezus albo Budda na przykład, albo inni jacyś jogini, prawda, postacie, które są silnie uduchowione i dały też przykład swoją energią masom ludzi. Czyli sam fakt, że na przykład Jezus, taka postać, jeżeli istniała faktycznie, jeżeli wszyscy o nim wiedzą, to znaczy, że jego energia tak silna musiała być. To znaczy, że on nie widział tak naprawdę tych barier pomiędzy nim a innymi. To ego zaczęło się trochę zacierać prawdopodobnie i właśnie coraz to szersze, coraz to tak jakby bardziej identyfikowało się z tym wszechświatem, z czymś, co jest o wiele większe niż jego ego zwykłe. Bardzo dużo mówisz w swoich filmach o indywiduacji. Jest parę filmów na ten temat. Bardzo ciekawie o tym opowiadasz, więc o więcej zapraszam na twój kanał. Ale wspomniałeś jogi. Rozmawialiśmy też wczoraj trochę o jodze i przyszło mi na myśl coś takiego, gdy rozmawialiśmy właśnie o naturze człowieka, że w jodze my determinujemy to trochę w ten sposób, że skąd bierze się cierpienie u człowieka i kiedy on wychodzi z cierpienia, to powodem cierpienia jest oczywiście ignorancja, ale ona się bierze z fałszywej identyfikacji. W momencie, kiedy się właśnie identyfikujemy tylko z ciałem i z naszym umysłem, albo tylko z naszym ego, czy z naszą osobą, zawsze ta fałszywa identyfikacja będzie prowadziła do cierpienia. A kiedy wchodzimy właśnie głębiej i zaczynamy się identyfikować z naszą prawdziwą naturą, z naszą głębszą istotą, z naszą duszą i z duchem, wychodzimy z cierpienia. I właśnie tu joga uczy tego, żeby wyjść z cierpienia i iść właściwą ścieżką życia, to jest wejść w tą właściwą, niefałszywą identyfikację i z tego poziomu żyć i z tego poziomu się patrzeć na życie. To takie moje pięć groszy do tego, jak co najbardziej, to jak najbardziej pasuje do tego też, jak można pracować z astrologią.
Dokładnie. Bo jeżeli wyjdziemy z tego założenia, że czyjś kosmogram, czyli horoskop urodzenia i układ planet, to jest coś, co no, zostało tak jakby zaplanowane przez właśnie tą cząstkę duchową, którą każdy ma, to może to jest ta droga. To może to jest uniwersalna mapa, którą nadał komuś wszechświat. Może to jest to właśnie to ziarenko, ta droga i to ziarenko, które trzeba pielęgnować w sobie. Czyli, tak, mów, mów. Czyli tutaj widzisz droga, oczywiście rozumiem, o co chodzi ci. Chodzi ci o autentyczność, żeby być autentycznym w swoim własnym doświadczeniu, żeby odczuwać tak to faktycznie, co się odczuwa, żeby tego nie maskować niczym. Nawet jeżeli to jest cierpienie. Czyli no, dla mnie drogą na przykład jest właśnie zrozumienie potencjału swojego kosmogramu i później nawigowanie tego. Czyli jak wszechświat mnie zaprogramował i jak ja z tym współpracuję, bądź też nie. No właśnie, kosmogram. Mapa nieba. Rozkład jazdy na to, na aktualne życie. I teraz, gdy go poznajemy, no to mamy po prostu rozkład jazdy na to życie i nie jedziemy w ciemno. Ale my możemy zdecydować, czy na danym skrzyżowaniu skręcimy w lewo czy w prawo, ale mamy przynajmniej jakieś pojęcie. Czy ktoś gdzieś wybrał się w drogę, nie wiem, z Arizony do Alaski i nie spojrzał na mapę? A my tutaj od urodzin do śmierci nikt nie zapyta się, jaka jest moja mapa życia, a no kosmogram jest takim rozkładem jazdy. I jak ja słuchałam ciebie, Bartku, jak opowiadałeś w swoich filmach właśnie o astrologii ewolucyjnej, było dużo terminologii takiej astrologicznej i mnie to bardzo frustrowało, bo ja kocham intelekt i duchowość, a tu nagle pewnych słów nie rozumiem. Jakieś sekstyle, kwadratury, trygony, ketu, rachu. O czym wy mówicie, ratunku? I wiecie co? Ja byłam totalną amatorką i jeszcze jestem. Ale kupiłam sobie książki, słuchałam filmów takich właśnie jak Bartka, jak Grzegorza i nauczyłam się tego języka. I dzisiaj jestem w stanie popatrzeć się na kosmogram i móc zrozumieć, o czym Bartek mówi, o co w nim chodzi. Z interpretacją to już inna sprawa, od tego mamy nasze wielkie talenty, ale przynajmniej poznałam słownictwo. Bo inaczej bez tego też jest ciężko. Ja uważam, że w szkołach się powinno uczyć astrologii, powinno się dzieciom pokazywać ich kosmogramy. Każdy powinien prędzej czy później popatrzeć się na swój własny kosmogram. To jest potężne narzędzie, prawda, Bartku? Zgadza się, no to jest tak jak właśnie mówisz, to jest narzędzie. Bo to jest coś zupełnie indywidualnego dla każdego z osobna. Ten moment urodzenia, miejsce urodzenia jest czymś zupełnie personalnym. I jak ktoś, wiesz, tutaj ktoś nie musi wierzyć też w astrologię, bo astrologia, jak wspomniałaś, to jest język. Wystarczy po prostu nauczyć się tego języka i można już operować takim podstawowym zrozumieniem tego, ok, gdzie ja się w czasie znajduję, ile czasu będzie na przykład jedna planeta oddziaływała na przykład na moje słońce, na mój znak słoneczny, ile czasu będzie trwało to. I ewentualnie, jeżeli życie wtedy rzuci pod nogi jakieś wyzwanie, nieprzewidywalny kryzys, to taki kosmogram jest w stanie dać odpowiedź na to właśnie, jak sobie poradzić z tym kryzysem w ten naturalny dla siebie sposób, taki, jaki wszechświat nadał danej osobie. Czyli, no tak, terminologia nie jest może prosta, bo jest to faktycznie złożony język. To, o czym wspomniałaś, te sekstyle, różnego rodzaju kwadratury, to jest po prostu zapis tego, jak planety ze sobą rozmawiają. Tak. Jak między sobą ustawiają się, a ponieważ jest astrologia też jest taką trochę podobna do geometrii, to można liczyć po prostu, jakie te planety względem siebie, jedna do drugiej, jakie one robią kąty na przykład. A tak się składa też, że no, my żyjemy na Ziemi i oczywiście spoglądamy na niebo nocne z perspektywy Ziemi, ale planety krążą wokół Słońca. Prawda? I dzięki temu możemy na przykład zobaczyć, że za jakiś czas
ta szybsza planeta wyprzedzi tą drugą i zrobi jakiś aspekt do tej innej planety. Tak się składa, że na przykład są też, no te aspekty, one nie są niczym złym. Jeżeli ktoś też spojrzał na swój kosmogram kiedyś, przestraszył się, złapał na głowę, złapał za głowę i zobaczył, że wiesz, tam jest tyle czerwonych kresek, kurczę, to już na pewno mam, na pewno przesądzone mam życie, prawda? Na czerwono to już może wszystko piekło. Wszystko na dole, na czerwono, co ja tu robię? To już bliżej piekła może, jak na czerwono wszystko jest? Nie, nie, nie. Tutaj nic w astrologii, w tej, której ja na przykład stosuję, w astrologii ewolucyjnej, żadna planeta, ani żaden znak nie jest dobry ani zły. To planety, one mają swoją charakterystykę. Mają swój czas obiegu wokół Słońca, wokół własnej osi też, i one mają zupełnie inną charakterystykę niż Ziemia. Tak się składa. Czyli tam jest inny dzień, one mają też inny rok. Nie mamy takiego samego, jak ktoś by na przykład urodził się, prawda, na Saturnie, no to ten rok taki jak u nas jest, który trwa 365 dni mniej więcej, prawda, to ten rok tam na Saturnie trwa około 30 lat. Bo tyle zajmuje obieg Saturna dokładnie, wokół Słońca. Czyli te planety i ich znaczenie, ono nie jest ani dobre, ani złe. Ono reprezentuje tylko funkcję tego, jak ludzka świadomość, z czego jest zbudowana ludzka świadomość. Czyli też te na czerwone, jak ktoś ma pokreślony cały kosmogram, to tylko znaczy, że dużo się napięcia ewolucyjnego dzieje. Że ktoś po prostu przyszedł do tego życia, w którym będzie intensywnie pracował nad takim zrozumieniem czegoś, siebie, prawda, swojego ja i dlaczego jest, jaki jest. W przeciwieństwie do tych bardziej takich harmonijnych aspektów, które raczej one ze sobą spajają wszystko. Ale są takie, które powodują napięcie. I czasami łatwo to sprawdzić. Na przykład jeżeli wchodzimy do pokoju i już czujemy, że jedna osoba jakiś dziwny ma impuls. Prawda? Na przykład nawet nie rozmawialiśmy z nią, a na przykład coś nam nie pasuje. To są tego typu niuanse też, jeżeli chodzi o to, jak wpływają na nas planety. Tego typu one wpływają w ten sposób na to właśnie, jak odczuwamy świat. W pewnym sensie, jak nasze ego odczuwa świat. A jak się patrzymy na kosmogram? No jest tam cała symbolika. Co jest najważniejsze? Na co się patrzymy? Jakbyśmy musieli to komuś wytłumaczyć. Mamy kosmogram, z czego on się składa? No wiesz, kosmogram jest złożonym, ogólnie złożoną mapą, prawda? Ponieważ to koło, które każdy może sobie w programie astrologicznym albo na stronie astrologicznej, tak zwanej astro.com, najpopularniejszej moim zdaniem, inny chyba też najsolidniejszej, każdy może sobie taką mapę wydrukować. Ale czym jest ta mapa? No właśnie, tutaj już pojawiają się schody. Bo ta mapa jest dwuwymiarowym zapisem trójwymiarowego momentu w czasie i danym miejscu. Okej. Okay. Czyli, no tak, no człowiek musiał sobie jakoś ułatwić po prostu to i musiał to na kartce, żeby mieć to, prawda? Czyli jak ktoś ma na przykład jakiś zeszyt z kosmogramami, to on tak naprawdę trzyma tam zapis urodzenia tych osób, prawda? Czyli czym jest kosmogram? No, on się składa i z domów astrologicznych, które są wyznaczane względem miejsca, składa się z zodiaku, dokładnie. Czyli takiej, można powiedzieć, że takiej taśmy, po której porusza się Słońce. Z perspektywy Ziemi, bo Słońce się nie porusza, prawda? Słońce jest w jednym miejscu, to my krążymy wokół Słońca tak naprawdę, ale astrologia jest geocentrycznym systemem, czyli stawia nas jako środek wszechświata. Dokładnie. Czyli ktoś się rodzi. W urodzeniu my się urodziliśmy, jesteśmy w środku i to, co jest dookoła nas, to jest ten okręg, to jest ten kosmogram, to jest ta mapa nieba, to jest układ planet, który był właśnie w tej chwili. Dokładnie tak, zgadza się. Okay. I względem tego momentu urodzenia planety też się znajdowały w różnym miejscu. Jedną było widać na horyzoncie, druga zaraz gdzieś tutaj wschodziła i to jest zapisane właśnie w czyimś kosmogramie. Gdzie te planety były, mniej więcej w jakim miejscu one się znajdowały. I tak się składa, że widzisz, zasada jaką jest porównanie i korelacja, obserwacja, korelacja,
jeżeli porównamy sobie 100 kosmogramów, 200 kosmogramów, poczytamy sobie na przykład autobiografię różnych sławnych ludzi i zobaczymy sobie, jaki kosmogram oni mieli, to poprzez takie porównanie i taki research można zobaczyć, aha, czyli jeżeli powtarza nam się Mars na przykład w znaku barana i ta osoba ma, i ta osoba ma, i ta osoba ma, to możemy wyciągnąć jakiś wniosek. Możemy zrozumieć, a to może ten Mars, to z tym Marsem może rodzą się osoby, które są takie i takie. I na zasadzie porównania tego właśnie można wyciągnąć wnioski, czyli znaczenie. Jakie znaczenie ma położenie tej planety w tym miejscu, a jakie ma w tym miejscu, i poprzez porównanie właśnie dochodzimy do jakiegoś zrozumienia, jakiejś może, interpretacji. Może dajmy jakiś przykład kosmogramu. Masz jakiś? Dla przykładu. Tak. Zaraz tylko sobie pokażemy, jak to wygląda, z czym to się je. Czyli tutaj udostępnić muszę, tak? Okay. Tu mamy kosmogram pani Liz Green, tak? Tak, to jest kosmogram z bazy horoskopów, które moje oprogramowanie po prostu astrologiczne sobie zawierało. I jak widzimy, no tutaj, jeżeli spojrzymy sobie w zasadzie, zrobimy sobie trochę może łatwiejszy. Może tak. Jeżeli spojrzymy sobie na ten kosmogram, widzimy, że tutaj dużo się dzieje. I to jest właśnie ta dwuwymiarowa mapa momentu zapisu nieba po prostu, z czyjegoś urodzenia. No i Liz Green, ona się tutaj urodziła 4 września 1946 roku, to była środa, w miejscowości Englewood, chyba w New Jersey, tak, jeżeli nie mylą mnie te tutaj ten skrót, NJ. Czyli widzimy, że to jest zapis dwuwymiarowy tej właśnie mapy. I to co te symbole, które tutaj są wszędzie, one oznaczają obiekty na niebie, którymi są właśnie planety. I tu, każda planeta ma swój specyficzny symbol i tak się składa, że te symbole są też zbudowane z ezoterycznych części po prostu. Czyli widzimy, że na przykład jak mamy Merkurego, mamy tutaj koło, mamy półksiężyc i plusik. I ten plusik na przykład powtarza się w niektórych symbolach, planet. Czyli one są zbudowane, znaki i symbole są zbudowane z takich, z trzech najważniejszych symboli, czyli z krzyża materii, czyli świat materialny, z koła, czyli to jest tak jakby świadomość ludzka, tak. I półksiężyc, czyli receptywność, czyli gdzie ta świadomość jest ukierunkowana. I tak się składa, że każda z planet, ona jest też przyporządkowana każdemu znakowi zodiaku. Dokładnie. I co się dzieje? I mamy 12 znaków zodiaku, czyli dzielimy sobie nieboskłon cały na 12 równych części. I bo to jest tak naprawdę kula i sfera jest czymś doskonałym. Można podzielić to na wiele różnych sposobów. Na wiele różnych można by podzielić na przykład na 8, te 360 stopni, na 12, na 2, na 4. I jeszcze to można dzielić i dzielić. I tu jest 12. I tu jest 12, może nie widać dokładnie zaraz. 12 zmienię. Zodiaków, tak? Znaków zodiaku, tak. O, tutaj będzie widać to. No, jeszcze tak niedokładnie, bo nie wiem, czy. No to dobra, to ten może być. Okay. I widzimy na przykład, że tutaj mamy cały zodiak, czyli zodiak nam pokazuje dosłownie, gdzie planety podróżują obecnie, w którym stopniu nieba, w którym stopniu danego znaku na niebie one podróżują. Czyli zodiak jest takim inaczej metaforyczną ogólnie te 12 znaków, z którym każdy ma jakiś znak, na pewno każdy zna swój znak słoneczny, niektórzy są koziorożcami, jeszcze inni strzelcami są na przykład. Tutaj właśnie dochodziliśmy, Agnieszka, jakim jest znakiem. Bartek znowu mnie rozłożył. Tak, i każdy utożsamia się tylko z jednym znakiem. To jest najciekawsze. Tak, czyli ja jestem na przykład koziorożcem, no to muszę być koziorożcem, ale
Nie czujesz, że się na przykład Ale to korzeniasz. chodzi o to, że to słońce było w danym znaku zodiaku w Tak, chwili dokładnie. urodzin, a jeszcze w kosmogramie się patrzymy na całą resztę planet, gdzie one się Otóż to. znajdowały na naszym niebie i wtedy Otóż to. określamy no, całą naszą istotę, a tutaj chodzi tylko o słońce. No właśnie, Bartek, gdzie tutaj u list jest słońce w jej kosmogramie? Jej słońce jest w tym Dokładnie. miejscu, jak widzimy, I co i to w jest? 11 stopniu panny. To jest To jest panna? znak panny. Tak. Dobrze. I teraz, co symbolizuje słońce w naszym Z perspektywy, kosmogramie? właśnie tutaj różne szkoły astrologiczne różnie interpretują te symbole. One są uniwersalne, ale podejście do astrologii jest różne. Astrologia jest uwarunkowana dosłownie czynnikiem kulturowym. Czyli na przykład Aztekowie mieli swoją, bo mieli swoją kulturę i ich astrologia ewoluowała z takiej kultury. Czym jest kultura? No, kultura jest takim systemem zachowań, tradycji, który wytworzył się dla danej grupy osób, która utożsamiała się z przynależnością właśnie do tej grupy. I wokół tej grupy tworzyły się różne wierzenia, na przykład religia jest czymś takim bardzo podobnym, tworzy się też wokół grupy danej osób. Czyli każda astrologia wedyjska, zachodnia, sumeryjska, są różnego rodzaju astrologie helenistyczna, one mają swoje zasady, które często są uwarunkowane właśnie tym czynnikiem kulturowym. Słońce z perspektywy astrologicznej, z astrologii ewolucyjnej jest takim, jest witalnością czyjąś i takim celem, który spaja wszystkie inne planety, ale z perspektywy życia obecnego. Wow. Czyli na przykład jej słońce jest w znaku panny w 9 domu astrologicznym tutaj. Oprócz tego widzimy, że Merkury też jest, Merkury też Panie. W pannie jest. Tutaj I też dobrze w się domu. Czuje. Mm-hmm. Dobrze się czuje Merkury w pannie, ponieważ włada tym znakiem. Panna jest intelektualnym znakiem, władana przez Merkurego. I oprócz tego mamy też Plutona tutaj, też w domu 9 astrologicznym. I te kawałki pizzy, jak ja lubię to nazywać, te wewnętrzne kawałki pizzy, które nie leżą tak samo na takiej samej wysokości jak zodiak, jak zewnętrzny okrąg zodiaku, one wyznaczają domy astrologiczne tak zwane, tak. Ile które mamy inaczej domów? Symbolizują 12 też. Też. Też mamy 12 domów, z tym, że one są wyznaczane względem czyjegoś miejsca urodzenia, szerokości geograficznej. Mm-hmm. I one tak naprawdę oznaczają sfery życia, w jakich manifestuje się działanie danej planety. Czyli w przypadku Liz Green widzimy, że Słońce jest w pannie, okej, okay, słoneczna panna, i Słońce dziewiątodomowe tutaj na tym kosmogramie nam pokazane jest, które jest tutaj na tak zwanym Midheaven, tak zwanym MC, czyli wierzchołku domu dziesiątego. To jest też grubsza tutaj jest tematyka już, ale to też jest istotne. Co znaczy jest słońce dziewiątodomowe? No, Liz Green jest bardzo dobrą, nie wiem czy jeszcze żyje tak naprawdę, przepraszam Liz, nie sprawdziłem tego, mam nadzieję, że masz się dobrze, ale jej słońce właśnie oznacza w domu dziewiątym, który jest domem światopoglądu, takiego holistycznego podejścia do życia, w zasadzie jest domem strzelca, tak się składa, oznacza, że jest słońce w pannie, czyli precyzyjność, czyli doszukiwanie się, analizowanie też, panna, znak bardzo intelektualny, władany Merkurym, ta sfera i tego rodzaju jakości przenoszą się właśnie na filozoficzne podejście do życia. I Lipin, bardzo dobry astrolog, też zajmowała się na przykład, napisała wiele książek na temat astrologii. Polecam książkę o Saturnie. Bardzo dobre podejście do Saturna, do planety, która jest zdemonizowana ogólnie, często. No, ona podchodzi na przykład w nowy sposób, w nowatorski sposób. Czyli widzimy, że te planety właśnie w tych kawałkach pizzy, w tych domach astrologicznych, one dają najbardziej personalne, tak jakby znaczenie czyjeś. Bo pozobacz, w jej na przykład dniu mogło urodzić się wiele różnych osób,
i na pewno się urodziło parę milionów osób. I one mogły urodzić się w innym miejscu. Tak. I wtedy te domy astrologiczne, czas może być ten sam, ale miejsce może być inne. I wtedy domy astrologiczne, które wyznaczane są względem miejsca, zmieniają się. I już mamy inny kosmogram. I mamy już inny kosmogram wtedy. Bartku, czyli... Mów. No właśnie, może nie, może kontynuuj. Wiesz, tak, ja bym chciała taką bazę dla osób, które nigdy nie widziały kosmogramu. Czyli powiedzieliśmy, że mamy 12 znaków zodiaku na tym kole, tak. Które każdy ma swoje znaczenie. Mamy 12 domów, czyli to są te kawałki pizzy, o których mówisz w środku tego koła. I mamy planety. I teraz w zależności, gdzie znajdują się planety, w jakim zodiaku i w jakim domu, to interpretuje właśnie całą naszą mapę nieba, tak? Tak. I to jest. Na to się patrzy. To znaczy, to jest tylko czyjś zapis horoskopu urodzenia. Tak. Ale żeby dokonać interpretacji, to należy jeszcze znać, moim zdaniem, obecne położenie planet. No bo jak ktoś urodził się, prawda, w 1946 roku, na przykład w wieku 35 lat, zainteresował się astrologią, poznał swój horoskop urodzenia, okej, może pracować nad swoim horoskopem i porównać, czy zapis znaczenia horoskopu faktycznie urzeczywistnia się w jego życiu, to jest raz, ale trzeba też zobaczyć, gdzie są planety w obecnym momencie, bo planety nigdy się nie zatrzymują, one cały czas krążą, czy my chcemy tego, czy nie. I wtedy na mapę horoskopu urodzenia nakłada się mapę obecnego momentu. Mm-hmm. Czyli albo momentu jakiegoś ważnego, na przykład datę ślubu, datę urodzenia dziecka. Możemy sobie zobaczyć, jak ten moment, na przykład dzisiejszy moment, wpływa na nasze kosmogramy. Do tego jeszcze nie doszło. Tak, no, ale to dojdę. To są tak zwane tranzyty i to jest też bardzo ważna część ogólnie astrologii, nie tylko takiej astrologii prognostycznej, która przewiduje coś w przyszłość, ale w obecnym momencie, tak jakby, żeby zrozumieć siebie na daną chwilę, w ten moment teraźniejszy, to też trzeba wiedzieć, jakie planety, jak planety z obecnego momentu wpływają na horoskop, czy czyjegoś urodzenia. Czyli jak wpływają na co? Na to ziarenko. Czy promienie słońca jakieś lecą, czy za bardzo ognista jest energia, czy za dużo wody na przykład to nasionko ma, prawda? I to jest no, taki kolejny element, którego tutaj nie widać. Nie wiem, czy uda mi się to teraz włączyć. Możemy zrobić sobie coś takiego. Te czerwone linie, niebieskie linie, trójkąty, kwadraty. O, ładnie. O, już to widać. Jak widzimy teraz, w środku mamy też słońce Liz Green w pannie, czyli w środku mamy horoskop Liz Green, a na zewnątrz są planety, umiejscowienie planet na dzisiejszy moment, na 24 sierpnia. Aha. Prawda? I one też wykonują różnego rodzaju aspekty. Aha. Czyli widzimy na przykład, że Jowisz, gdzie jest obecnie w znaku wodnika, od tamtego roku, od końca tamtego roku spotkał się z Saturnem na samym początku znaku wodnika. Widzimy, że on nadal jest wodniku i tutaj wykonuje aspekt, czyli w tym wypadku jest to kąt 120 stopni, jest od 26 stopnia wodnika do 25 stopnia i 27 stopnia wagi, w których Liz Green urodzeniowo ma Jowisza i Wenus. Czyli te planety, które widzimy na zewnątrz, one poruszają się w swoim tempie i one wykonują różnego rodzaju połączenia z horoskopem urodzeniowym, poruszając w nas coś w ten sposób. Czyli coś w nas porusza ta energia. To jest trochę tak jak pogoda. Jak jest na przykład kwadratura planety do planety, to może będzie padał deszcz i może trzeba będzie się przygotować jakoś na to. I dobrze, prawda? To wiedzieć, tak? I dobrze czasami to wiedzieć, bądź zabrać też. Zabrać parasolkę. Tak, bądź też jak ktoś się nie przygotował na to i spotkał kryzys z tego powodu, że zaskoczył go deszcz, to wtedy może horoskop pokazać, jak naturalnie reagować na to, na kryzys. Bo nie każdy chodzi, wiesz, ze swoją mapą przed oczami kosmogramu codziennie i patrzy, gdzie księżyc
jaki aspekt zrobię, prawda? To by trochę zabrało taką przyjemność z życia, jakbyśmy musieli cały czas wiesz, chodzić i uważać, prawda? Na każdy krok. Ale pozwala to jakieś ewolucyjne sytuacje, które zazwyczaj objawiają się w postaci kryzysu w życiu, pozwala to zrozumieć dlaczego. Czyli no, to jest skomplikowane. Skomplikowany jest kosmogram. Nie wiem, czy widzowie chcą po prostu kontynuować. Daliśmy przykład i to jest bardzo ciekawe. A ty, Bartku, robisz analizy, prawda? Robisz kosmogramy, tłumaczysz, dajesz interpretacje, jeśli kogoś to interesuje. Tak, zgadza się. Tak, ja się tym po prostu zajmuję i cały czas, że tak powiem, studiuję też astrologię. To jest coś, co... No, to jest taka dziedzina, której nie da się skończyć uczyć. Dokładnie. A wiecie dlaczego tak jest? Bo jak się zna swój kosmogram i śledzi się obecnie, gdzie są planety, to śledzi się swoją ewolucję. A kiedy to się to kończy? No w momencie, kiedy ktoś przestanie tak naprawdę istnieć. Tutaj w świecie fizycznym, w kiedy umrze. Życiu. Czyli to jest coś, co można empirycznie doświadczeniem cały czas sprawdzać, jak to działa. Najlepiej właśnie poznać swój najpierw kosmogram. Dopiero później zająć się kosmogramami innych. Bo wtedy ma się tak jakby tą lekcję, jest ona na żywioł tak zwany. Ewolucja pracuje się nad swoim. Ewolucja się nigdy nie kończy. No, dałeś wspaniały taki, wiesz, początek tej wiedzy. Pokazaliśmy kosmogram. Na pewno to zainteresuje, zainspiruje wiele osób do odkrywania astrologii, do poznawania tej nauki, do używania jej dla siebie, no. Dla pomocy, dla siebie. O to nam chodzi. Ja dam wszystkie namiary na Bartka w opisie pod spodem, więc będzie tam jego kanał, kontakt i strona internetowa, więc zapraszamy. Ja, Bartku, wyszłabym z taką prośbą, inicjatywą, że jakbyś kiedyś wpadł na pomysł właśnie dawania kursów astrologii. Jak interpretować? Szykuję coś. Tak, jak... Szykuję coś takiego. Myślę, że pod koniec roku pojawi się podstawowy taki kurs ogólnie z samego paradygmatu tej podejścia właśnie astrologii ewolucyjnej. No, są różne szkoły astrologii. Ja tutaj nie ma lepszej, od jedna lepszej od drugiej. Wszystkie służą temu, żeby poznać siebie. Cokolwiek to jest. Czy to jest tarot, czy to jest numerologia, jakakolwiek ścieżka. Jeżeli to służy komuś do tego, żeby faktycznie wzrastać i dokonywać tego procesu indywiduacji, tego utożsamiania się z coraz większą całością, to jest po prostu odpowiednie. Nie ma lepszego albo gorszego systemu metafizycznego. Astrologia jest czymś takim, human design jest czymś takim. Na przykład I Ching, czy też I Ching, jest takie coś, jest też czymś takim. Jeżeli to komuś służy do rozwoju, to jak najbardziej. Yoga jest czymś takim. Yoga jest czymś takim. Tak, dokładnie. Filozofia jest czymś takim. Ja akurat lubię po prostu to podejście takie z perspektywy astrologii humanistycznej, stawiające człowieka w centrum swojego kosmogramu, który może decydować też o swoim życiu. Uważam, że to daje o wiele większe rezultaty, o wiele lepszy po prostu to jest podejście niż takie z góry przeznaczeniowe podejście do życia, że a no to Bóg mnie skarał, albo a to coś to mi się musiało przydarzyć, albo co lepsze, jak ktoś mówi a to musi być karma, prawda? I to jest, mnie zawsze to tak trochę bawi, bo karma na przykład, jak komuś się przydarza coś złego, jest uważana jako tylko negatywne rzeczy. Tak. Że a karma to musi być coś złego, na pewno się przydarzy. A co z pozytywną karmą? Nie mówi się o tym. Prawda? Nie ma tak jakby pozytywnej. To właśnie myśmy się śmieli z Bartkiem, że my teraz robimy karmę jogę. Czy znaczy karma yoga? To jest jedna ze ścieżek rozwoju duchowego, która doprowadza do samorealizacji w jodze. I polega na tym, żeby dokonywać właśnie takiej akcji bezinteresownej. Służyć drugiemu człowiekowi i robić coś bezinteresownie, więc Bartek, no właśnie my się samorealizujemy przez karmę jogę w tej chwili. W pewnym sensie tak, można tak powiedzieć. Jest to na pewno częścią tej drogi. Nie przez przypadek chyba mówiło się i mówi, że astrologia jest królową wszystkich nauk
Ja naprawdę zachęcam. Tak, to jest skomplikowane, ale poznanie tego języka, poznanie swojego kosmogramu, nauczyć się nawigować właśnie, rozumieć to, poznawać to, inspirować się, konsultować z takimi osobami właśnie jak Bartek czy inni. Naprawdę jakakolwiek nawet astrologia, tak jak ty mówisz, nie ma jednej ścieżki. Każda, która prowadzi do tego, żeby się dalej poznawać, rozwijać, ewoluować, to jest zawsze dobra ścieżka. Jak najbardziej. Mój piesek znowu chrapie. Roki! Na każdym filmie to samo. Bartku. No widocznie, dobrze mu tu pewnie jest. A jak jeszcze tak. No, bardzo mu dobrze ze mną. Tak na zakończenie, jeszcze jakbym cię chciała o coś zapytać, też tak może bardziej osobiście, ale i filozoficznie, no bo ja trafiłam na ciebie, powiedziałam ci dlatego, bo od dziecka szukam odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. A twój kanał jest kanałem o ewolucji, o rozwoju, o duchowości, o astrologii. W ten sposób bardzo poznałam astrologię. Więc jakbym ci zadała pytanie, kim jestem, to co byś powiedział? Kiedy? Ja bym się zapytał, kiedy? Kiedy i w którym momencie? Bo widzicie, no, astrologia jest czymś, co śledzi zmianę. I pytanie, czy ty na przykład w wieku jakimś wcześniejszym, podczas bycia na przykład młodym dorosłym, czy byłaś tym samym, czy inaczej wtedy było? Czy będziesz tym samym za 20 lat, prawda, za 10 lat? Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie zmieni się coś w postrzeganiu swojej własnej tożsamości, czyli no, to pytanie, kim jestem, zależy właśnie od tego, kiedy się zapytasz kogoś. No ja bym powiedziała tu i teraz. A kim byłaś? Może lepiej się zapytać, a kim ja byłem kiedyś? Kim ja byłam? I co spowodowało, że teraz jestem, jaki jestem? Właśnie tutaj ktokolwiek by dał odpowiedź na to pytanie, to powiedziałby, prawdopodobnie można powiedzieć, że już by wiedział, kim jest i już by nie musiał ewoluować dalej. Bo jeżeli ktoś wie, kim jest, no to po co szukać odpowiedzi? Dokładnie. Po co się uczyć? Po co doświadczać, jak ja już wiem, kim jestem i nie ma nic poza mną, co mnie może zaskoczyć? I uważasz, że dlatego nie wiemy? Słucham? Uważasz, że dlatego nie wiemy? Dlatego rodzimy się tutaj z kolektywną amnezją? Wiesz dlaczego? Wydaje mi się, że nie wiemy, bo jeżeli znalibyśmy swoją przeszłość, wiedzieli, co zrobiliśmy, to nie wchodzilibyśmy w sytuacje, które kreują opór jakiś w życiu. A opór to jest właśnie ewolucja. Stawianie czoła wszelkiemu oporowi. Ewolucja i ta w przyrodzie na przykład jest bardzo dobrze odzwierciedlona jako gąsienica, która zamienia swoją formę w motyla. Larwa. Tam musi być bardzo dużo oporu, bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo wysiłku, żeby z tej gąsienicy, z której potencjalnie nic ładnego no, na pierwszy rzut oka nie reflektuje swojego piękna w ostatnim stadium. Prawda? I metamorfoza i właśnie ewolucja jest bardzo podobnym procesem. Tylko, że nie widać na zdjęciu, jak się zobaczy na przykład, jak ta gąsienica się rozwija do tego motyla, jest to proces. Żeby to zobserwować, ten trud, to musielibyśmy 24/7 obserwować, jak ona przechodzi. Widzimy już tylko ostateczny efekt tej metamorfozy. Czyli moim zdaniem, no, nawiązując do twojego pytania, kim jestem, to niekończącą się, zmieniającą się po prostu świadomością i każdy jest kimś takim. I chyba najgorsze, co może być, to przestać szukać. Bo wtedy naprawdę no, zamyka się na taką na ciekawość i na różnorodność człowiek. A co się dzieje, jeśli ktoś nie idzie za bardzo w zgodzie ze swoją ścieżką życia, która jest zapisana w jego kosmogramie i stawia opór, kiedy jest właśnie wrzucany w różne życiowe doświadczenia? Tutaj to ciężko jest powiedzieć, bo to jest, wiesz, tutaj nie ma takiej zasady odgórnej, jak rozumieć na przykład czyjeś doświadczenia w życiu, które tak z perspektywy obserwującego są cierpieniem na przykład. Widzisz, że ktoś cierpi i
To jedynie da się dowiedzieć, dlaczego ktoś cierpi, obserwując tę osobę i tak naprawdę rozumiejąc jej kosmogram najpierw, jaka tam jest zapisana, tak jakby, no ja to nazywam lekcją, ale to tak dziwnie brzmi, może lekcja, jakby za karę ktoś dostał lekcję. Nie, nie, nie. Co jest potrzebne w ewolucji czyjejś. I czasami może się to objawiać cierpieniem, jeżeli jest opór co do tej ewolucji. Z tym, że to jest tak, że jeżeli nawet ktoś idzie po najmniejszej linii oporu, jeżeli unika czegoś, to w pewnym momencie ja mam takie wrażenie, że życie i tak spowoduje, że wszechświat i tak spowoduje, że to, co ma, to jak wszechświat ma nauczyć tę osobę, to do czego ta osoba jest wszechświatowi potrzebna, i tak jest silniejsze niż opór tak naprawdę. Tak, tylko tej osoby. Tu właśnie jest taka zasada, że jak się nie chcemy rozwijać sami, a wszechświat nas zmusi do tej ścieżki rozwoju i ewolucji, bo nic nie może zostać w stagnacji we wszechświecie, no to jak nas zmusi, to zaboli. Bo jak mówimy, kiedy trauma, kiedy jest ten dyskomfort, to właśnie wtedy my nagle się budzimy, szukamy, rozwijamy, ewoluujemy, transformujemy. Ból, kiedy się pojawia, czy jakieś cierpienie, czy dyskomfort, jest po to, nie po to, żeby cierpieć, tylko po to, żeby transformować to. Dokładnie. Tak? I tutaj chodzi chyba tobie o taki ból emocjonalny, tak. Nie fizyczny, tylko emocjonalny po prostu. Emocjami czegoś nie możemy przetrawić. To jest wtedy materiał, który nam potrzebny jest do tego, żeby faktycznie może skupić się nad tym bardziej. Może bardziej coś zrozumieć. Wprowadzić świadomość i zrozumienie w to. Poznając kosmogram, możemy właśnie znać bardziej naszą drogę życia, wiedzieć już mniej więcej, którędy możemy kroczyć, nie stawiać tak mocno oporu nieświadomego właśnie z braku tej wiedzy, tylko wiedzieć, ok, mam iść w tą stronę, tędy, to jest moja droga, to są moje talenty, to są moje predyspozycje, to jest mój kierunek. Tego chce ode mnie wszechświat i idę w tym kierunku. I wtedy jestem więcej jak pewna, że kiedy stawiamy mniej tego oporu, to nie będzie aż takich traum i kryzysów w życiu, które mają nas z powrotem na tą ścieżkę naprowadzić. Bo kiedy idziemy zgodnie z tą właśnie drogą naszej duszy, ścieżką naszej duszy, która sobie obrała na to życie daną drogę ewolucji, to idzie to o wiele łagodniej, niż kiedy my jako osoba, ego, stawiamy opór, buntujemy się i nie chcemy iść w innym kierunku, bo tak jak ty powiedziałeś, prędzej czy później to na tą drogę nas tym czy innym sposobem zaprowadzi. Wiesz, ja też doszedłem do takiego zrozumienia, że tutaj panuje na tej ziemi naszej panuje prawo dualizmu. I to prawo dualizmu dotyczy też konceptu czasu. Tak. Czyli mamy przeszłość, wiemy, że wczoraj na przykład coś się wydarzyło, mamy teraźniejszość i przyszłość. Ja mam wrażenie, że człowiek ma ograniczenie w postrzeganiu zawsze tylko dwóch tak jakby właściwości czasu. Czyli albo widzi siebie poprzez pryzmat w teraźniejszym momencie, albo widzi siebie poprzez pryzmat przeszłości, albo za bardzo chce wiedzieć, co go czeka w przyszłości. Czyli albo z teraźniejszości do przyszłości, albo z teraźniejszości do przeszłości. To jest ten dualizm trochę. Definiujemy siebie na przykład poprzez przeszłe doświadczenia, albo definiujemy siebie tacy, jacy jeszcze nie jesteśmy, ale chcemy być. I moim zdaniem o wiele lepiej jest zrozumieć, jaką ma się przeszłość swoją. Bo to jest coś, co ktoś przeżył. To jest pamięć, którą ktoś trzyma, wiesz, w swoim ciele też często. Jeżeli ktoś zna swoją przeszłość, a astrologia umożliwia to, umożliwia danie takiego zarysu, jak emocjonalnie ktoś reagował w przeszłym życiu na wyzwania życia, wyzwania ewolucyjne. Jak ktoś to zrozumie, to zrozumie, dlaczego teraz jest ulepiony w taki, a inny sposób. Czyli o wiele lepiej astrologii użyć do tego, żeby faktycznie zrozumieć, co miało miejsce być może kiedyś, co znaczyła ta sytuacja z mojego życia. Taki kryzys. Sytuacja traumatyczna na przykład, też miałem parę takich. Dlaczego na przykład ona miała miejsce? Co wywołała? I zrozumieć, jak to właśnie stworzyło mnie teraz.
Nie ma sensu szukać tego, co nas czeka w przyszłości, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak z tym żyć. Dokładnie, bo będziemy to powtarzać. To znaczy, nie będziemy nawet, będziemy przeoczać tak naprawdę te rzeczy, które nam są potrzebne do rozwoju, czyli lepiej z teraźniejszości, na teraźniejszości się skupić i na przeszłości niż na przewidywaniu. No, to jest niestety właśnie astrologia jest tak często no, bardziej, większy nacisk takiej popularnej opinii na astrologię to jest przepowiadanie, prawda, wielka przepowiednia jakaś w tym roku i w tym. Tak, to jest prawda. To jest po części prawda, można przewidzieć, gdzie planety będą za jakiś czas, ale ich objawów nie da się dokładnie sprecyzować w 100%, tylko możemy wyczuć mniej więcej, że okej, tam będzie wiał wiatr, albo tutaj będzie gorąco w tym i w tym momencie, przy spotkaniu tej planety na przykład, ale dokładnie bardzo ciężko, bardzo trudno zweryfikować, co faktycznie będzie miało miejsce w przyszłości. Bartku, a ty dajesz właśnie prognozy astrologiczne regularnie, przynajmniej dwie na każdy miesiąc. Tak, ostatni film zrobiłeś właśnie o ostatniej pełni księżyca w wodniku. Chciałbyś powiedzieć te dwa, trzy słowa na temat tej pełni? Tej pełni to była pełnia. W niedzielę? Zaraz w niedzielę ją mieliśmy, tak. 22. No, wodnicza pełnia, czyli taka no, wyzwalająca. Tutaj możemy operować jedynie, wiesz, w takich generycznych określeniach, prawda? Bo, tak. Bo każdy będzie, dla każdego ta wodnicza, na przykład energia, jak jest pełnia w wodniku, czyli, czyli ten archetyp kształtujący świadomość, jakim jest wodnik, jak i każdy inny znak, został naświetlony przez pełnię. Czyli można powiedzieć, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy, o tym ego, wzięliśmy na siebie tak jakby emocjonalnie tą energię wodniczą każdy. Ale to, czy każdy, dla każdego tak samo ta pełnia będzie działała, to już jest zależne od każdego indywidualnie. Tak. Od tego, czy ktoś faktycznie jest na przykład buntownikiem, prawda? Nie akceptuje systemu, dobra. Wtedy taka pełnia w wodniku może jeszcze spotęgować bardziej tego typu zachowania. Ale jeżeli ktoś jest super systemowy, on może nawet nie odczuje tego. Prawda? Czyli dla każdego inaczej ta pełnia i nów też działa. A co ciekawe jest też to, że rozmawiamy zazwyczaj o okresie od nowiu do pełni zawsze. Aha, jest nów i pełnia. No dobra, ale to jest połowa cyklu księżycowego. Zaraz, zaraz. A co od się dzieje po pełni? Od pełni do nowiu. No więc właśnie, to jest cały cykl. To nie jest ten czas, w którym ja zbieram moje zioła. Na przykład, prawda? Bo to już jest bardziej taka... Ale wtedy odrobacza mojego pieska. Na przykład. Widzisz, jak warto już znać cykle. No właśnie, czyli cały cykl księżycowy to jest też taka miniaturka tego, jak właśnie też planety cyklicznie działają między sobą. Bo żeby był jakiś cykl, to musi być relacja jednej rzeczy do drugiej. W wypadku księżyca jest to relacja księżyca do Słońca. Widziana z perspektywy Ziemi, ale na przykład każda planeta ma taką samą relację też z inną planetą. Czyli mamy dwa podmioty, które są względem siebie gdzieś i w pewnym momencie się spotkają. Czyli będzie taki nów mini między tymi dwoma planetami. I w pewnym momencie w tym cyklu, który dotyczy tych dwóch planet, one będą w opozycji do siebie. O. Czyli będzie taka sama energia jak pełni. No czyli właśnie w ten sposób astrologia śledzi cykle. Śledzi cykle, czy to ten najmniejszy cykl księżycowy, czy to duże cykle, które trwają na przykład po 200 lat, po 60 lat, 40 lat. Są różnego rodzaju cykle i każdy się urodził w innej tak naprawdę, w innym momencie tych cykli. I to już jest, to już zaczynają się schody tak naprawdę, bo wtedy trzeba rozumieć już, wiesz, co oznacza ta para planet. Jeżeli je porównamy ze sobą, relacja Wenus do Marsa na przykład, jak ktoś się urodził z opozycją Wenus do Marsa, powiedzmy, to tak jakby urodził się, jakby porównać to można do energii pełni Księżyca. Bo pełnia Księżyca to też jest opozycja Księżyca ze Słońcem, a tutaj mamy opozycję Marsa z Wenus, to jest też bardzo napięta energia na przykład. I to już jest no, ta nauka właśnie cykli
czasu, które się śledzi i tym się zajmuje tak naprawdę astrologia. Czyli nie ma takich samych wodników, nie ma takich samych strzelców, koziorożców. Każdy jest zupełnie inny. Astrologia jest też wielopoziomowa, bardzo wiele ma poziomów, jest bardzo skomplikowana, tak jak i człowiek. Człowiek też jest bardzo skomplikowany. Tak jak mój znak zodiaku jest bardzo skomplikowany. Koziorożec. Zapytam się Grzegorza, co o tym sądzi. Tak, z moich wyliczeń tutaj wyszło, że koziorożec, także słońce w koziorożcu. No jest 3:1 i co ja mam zrobić? 3 na koziorożec, 1 na strzelec, tak? Tak. No musisz, widzisz, to nie jest tak, że astrologia też jest potrzebna do rozwoju. Ludzie mogą się obejść bez astrologii. Jest takie powiedzenie, że wielcy mistrzowie, wielcy różne zaawansowane istoty, ludzie, dusze nie potrzebowały astrologii. One przechodziły ponad to, bo samym doświadczeniem życia rozumiały, po co tutaj są. To jest to narzędzie do pewnego stopnia rozwoju, które jest potrzebne. W pewnym momencie dokładnie. Już nie jest potrzebne. To jest potrzebne właśnie do tego procesu indywiduacji, żeby zrozumieć, że tutaj, że jest się częścią czegoś większego. I właśnie to, sam fakt, że okej, już wiem, że jestem i identyfikuję się, przynależę do czegoś większego niż na przykład religia, niż to państwo, jak wspomnieliśmy, to co się dzieje? To się dzieje ekspansja świadomości. Ja tobie raz wspomniałem, ale to jest tak, jakbyśmy rzucali kamień w wodę i są te okręgi, niekończące się okręgi. Indywiduacja to jest właśnie ekspansja przynależności do coraz to większego okręgu, większego, 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 aż do uniwersalnej świadomości. Dokładnie. I tam już nie potrzebujemy astrologii. Tam już chyba nie potrzebujemy astrologii. Powiem ci w sekrecie między nami, że ja jeszcze potrzebuję. Tylko, że, przepraszam, to nie jest 3:1, to jest 3:2. I ja sobie w tym momencie to już sobie wybieram z tego kosmogramu astrologii zachodniej. Biorę sobie księżyc, a z astrologii wedyjskiej biorę sobie słońce i sobie robię mój własny kosmogram. Co Agnieszka? No, to ma swoje na pewno plusy i minusy. Ja jestem takiego zdania, że dobrze jest na dłużej zatrzymać się z jednym systemem, ukierunkowanym systemem, bo co wtedy? Bo to liniowe doświadczenie życia. Idziesz szybciej. Idziesz szybciej, znaczy to też zależy, ale można porównać do jednej perspektywy, czyli jednej szkoły na przykład astrologicznej, jak się zostanie na dłużej przy czymś. Tak samo się dzieje z każdą filozofią. Tak. Ktoś lubi na przykład, nie wiem, czytać o buddyzmie, jedna osoba o jakimś islamie na przykład, prawda, różne rzeczy. I one widzą, jak ta filozofia, ten ukierunkowany system wierzeń działa, jeżeli na dłużej zostaną przy tym. Wtedy stajemy się takim mistrzem w tej dziedzinie i ty, Bartku, jak ja ciebie słucham astrologii, no to nie da się ukryć, masz ogromną wiedzę, która robi niesamowite wrażenie. Ja mam taką... Ja tą wiedzę, ja tutaj muszę ci powiedzieć, to ja zawdzięczam tą wiedzę osobom, które mnie inspirują. Po prostu ja sięgam, jak chcecie czegoś dowiedzieć, sięgam po książkę, czytam, filtruję na swoje rozumowanie. No i wtedy to przepływa po prostu. I pięknie tak to potem tutaj tłumaczysz na swoich filmach i przekazujesz. Bardzo dobrze to tłumaczysz. To twoje filmy to nie jest tylko astrologia. To jest ewolucja, to jest rozwój duchowy. To jest rozwijanie swojej samoświadomości. Pięknie. Ciężko mi powiedzieć, czy to dobrze brzmi, bo ja nigdy siebie nie słucham. Jak już nagram, to leci ze wszystkimi błędami. Ja ciebie słucham. Ja nie wracam do tego, co nagram. Po prostu ja jestem taką osobą, która tworzy i robię to, wiesz, z punktu swojego serca, czyli nie powtarzam, tak jak coś nawet mi nie wyjdzie, zostawiam to, jak jest. Widocznie tak miało być. No i bardzo dobrze, tak miało Widocznie być. To było właściwe i autentyczne na daną chwilę. Po prostu. I to jest świetne. Widzisz, a ja jestem znowu taka, że potrzebuję skakać po filozofiach, po nurtach, po konceptach, nawet po religiach kiedyś skakałam, wszystkim. No i po astrologii, jak widzisz, no też muszę sobie trochę poszukać w różnych. Nie idę do szczytu jedną trasą, tylko chodzę dookoła góry, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No tak może jak, trochę tak wolniej, ale bardzo zabawnie.
A wiesz co, Bartek, jeszcze, bo to już chyba trzecie czy czwarte pytanie ci zadaję na koniec, ale taki ostatni może komentarz naprawdę już na koniec, bo już cię trzymam i trzymam, ale cudownie się z tobą rozmawia i bardzo fajnie się naprawdę ciebie słucha. Bardzo subtelnie mówisz, wypowiadasz się na temat aktualnej sytuacji na świecie, w swoich filmach. I jakby tak powiedzieć w paru słowach, co na to niebo? Czy jest jakaś Ale nadzieja jak to na obecny moment? Czy o to ci chodzi? na obecną sytuację polityczno-światową? Wiesz co, ja ciężko to stwierdzić jednoznacznie, ale ja uważam, że jesteśmy w następnych latach, mniej więcej ten okres właśnie 25, 26, prowadzący nas do 2030 roku życia, nie życia, tylko Roku. 2030 roku, tak, w którym jesteśmy, odbywają się ciekawe po prostu tutaj zmiany planetarne i można śledzić właśnie te bardzo wolno poruszające się planety, takie jak Pluton, takie jak Uran i Neptun, ponieważ one zmieniają społeczeństwo. One Właśnie. wprowadzają zmiany w społeczeństwo. I można śledzić te bardzo długie cykle też, w tak zwanej skali makro. Skala mikro to tak jakby jak astrologia wpływa na twoje życie, a skala makro to jest to, co zmienia się na przełomie dziesiątek lat, czasami nawet setek lat, ponieważ są tak też długie cykle. I moim zdaniem najważniejszym takim na horyzoncie wydarzeniem astrologicznym w następnym roku jest tak zwany powrót Plutona dla Stanów Zjednoczonych. Czyli w momencie, gdy Stany Zjednoczone zostały utworzone, można powiedzieć, że wyznaczamy sobie kosmogram na moment utworzenia i podpisania Stany traktatu, Zjednoczone, OK, mamy tak. Stany Zjednoczone. Minie tyle lat, żeby Pluton z tego momentu właśnie, 200 chyba 48 lat, jak nie pamiętam teraz tak z głowy, minęło 240 chyba 8 lat, do tego, żeby Pluton okrążył Wróci. Słońce i wrócił na to samo miejsce. I to jest ogólnie mało, można powiedzieć, że mało mamy takich przykładów jednego pełnego cyklu, tak jakby, wiesz, Plutona dla całego państwa. Mało takich przykładów jest. I zobaczymy w zasadzie, co to przyniesie. Ja osobiście uważam, że no tutaj może być coś w rodzaju takiej plutokracji w Stanach i zobaczymy taką powolną spiralę w dół, spiralę destrukcji, którą być może zapoczątkowały wydarzenia właśnie teraz w Afganistanie. I ta decyzja ogólnie, mam wrażenia, prezydenta i no, trochę takie fiasko dyplomatyczne, no, zostawili tam wszystko, prawda, Amerykanie, tak trochę ten temat jest niedokończony w odpowiedni sposób. Mam wrażenie, że to może być taką punktem zapalnym do właśnie tego powrotu Plutona. A Pluton, tak się składa w astrologii, jest planetą, która włada destrukcją, włada inwolucją, czyli przeciwieństwem ewolucji, ale częścią też procesu ewolucji. Czyli żeby coś powstało nowego, to najpierw zniszczyć trzeba coś starego. Stare struktury trzeba Tak. zniszczyć. I w tym momencie też to, co widzimy, to no, Pluton to jest dla mnie ważna planeta, ponieważ on stanowi serce astrologii ewolucyjnej. On jest tą intencją, w której i to tym miejscem, w którym najbardziej czuć opór ewolucyjny. I widzimy na przykład, Pluton teraz jest w Koziorożcu, nadal będzie przez jeszcze najbliższe lata w Koziorożcu i pokazuje nam, jak skorumpowany jest system, który sami sobie stworzyliśmy. Jak skorumpowane są zasady systemu społecznego. Pokazuje nam też, jak autorytety, które sami ludzie wybrali do tego, żeby zarządzali tym systemem, jak skorumpowane są i jak silnie też utrzymują te osoby swoje pozycje i nie chcą poddać się. Tylko, że Pluton ma też takie działanie, że jeżeli coś musi się skończyć, jeżeli faktycznie ma coś nowego przyjść, to on zburzy dosłownie to, co wymaga, czego ewolucja nie wymaga w sumie. Kiedy Pluton będzie z powrotem? W przyszłym Pluton roku? Okej, sprawdzimy, podamy. dla Stanów Zjednoczonych, tak, to Do jest dla Stanów Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych powrót Plutona, tak, w przyszłym roku.
dosyć istotne wydarzenie. No tak, no i Pluton też niedługo wejdzie w znak w 2024 roku, w Aha. znak wodnika też wejdzie. A wiesz kiedy? Dokładnej daty nie pamiętam, a to z tego powodu, że Pluton porusza się bardzo wolno. Dosłownie 1-2 stopnie mniej więcej na rok. Czyli bardzo powolnie, ponieważ to jest nie wiem, około 250-letni cykl, żeby każdy z 12 znaków odwiedzić. Czyli 2024, tak, Pluton będzie w wodniku. I dużo się mówi o rzeczach typu era wodnika. No właśnie, o to się chciałam ciebie zapytać, o erę wodnika. Tyle się o tym mówi. Co ty na to? Tak. No ja uważam, że to jesteśmy chyba z dala, tak realistycznie spojrzeć, jesteśmy z dala od takiej świetnej wizji tego, czym era wodnika może być. Bo moim zdaniem każdy archetyp ma swoje pozytywne i negatywne strony. Taką mamy naturę, że o swojej ciemnej stronie nie mówimy, ukrywamy to, ciemne rzeczy i te bardziej negatywne, ale ja uważam, że to może być taka era takiej technokracji, czyli władaniem i posiadaniem władzy przez korporacje duże, które mogą zastąpić też tak naprawdę wpływy państw, czyli to korporacje mogą stanowić ważniejsze, mogą być ważniejszymi organizacjami niż na przykład państwo. Państwo też jest organizacją pewnego prawdopodobnie rodzaju. Już są. Tak, i ja mam wrażenie też, że wodnik ogólnie jako archetyp w świadomości ludzkiej oznacza takie wyzwolenie się z przeszłości. Wyzwolenie się z określania, z określeń też społecznych, czyli ludzie nie będą chcieli się określać w tych takich starych etykietach. Bo wodnik, on tak jakby przyspiesza naszą ewolucję jeszcze tak naprawdę, ten archetyp. To jest archetyp inaczej stałego powietrza, wyższy umysł. I mam wrażenie, że jeżeli właśnie, bo wodnik to też są społeczności, grupy takie zorganizowane wokół jednej idei, że jeżeli to będzie miało miejsce i ten wodnik i ta era wodnika nastąpi, to ludzie będą się łączyli właśnie w takie kolaboracje, jak my na przykład teraz robimy. Łączą się w internecie czymś, co nie ma ram, nie posiada tak naprawdę ram, a łączy ludzi w jednej idei. A ja zbawię wszystkich, ja dam wam antidotum na wszystko albo rozwiążę wasze wszystkie problemy za pomocą tego i tylko tego, tej jednej rzeczy. Magiczna różyczka. Trochę też tak wodnik może za sprawą tego, że jest stałym powietrzem, żywiołem stałego powietrza, to może za bardzo tą ideę wierzyć i nie przyzwalać na inne idee. Stałe powietrze, ciężko zmienić. Jest to energia stałego powietrza. Czyli no, zobaczymy, co świat przyniesie. Oficjalnie taka jedna z dat wprowadzenia i wejścia w erę wodnika, z tego co wiem, to jest rok około 2060. A to mamy jeszcze trochę czasu. Tak, jest to związane z tak zwanymi suberami, które są podziałem wielkich er astrologicznych. Ery ryb, ery wodnika i one się na jeszcze mniejsze dzielą. Czyli no zobaczymy. No, niektórzy mówili, że w tamtym roku spotkanie Saturna i Jowisza to jest takie preludium do tego. Ile się o tym mówiło? Tak, bardzo dużo, ale czy świat się zmienił jakoś diametralnie? Czy już żyjemy w tej erze wodnika? No, z miejsca nie. Z miejsca jeszcze nie, dokładnie. Być może dlatego, że Saturn i Jowisz spotkały się w początkowych stopniach wodnika. Czyli w bardzo takiej dziewiczej energii tego całego archetypu. Dosłownie tam kilka minut wodnika dopiero tak jakby... I to jest ciekawe, że one dopiero zaczęły cykl, prawda? Czyli dały nasionko tej energii, które potrzebuje następnych lat teraz do tego, żeby się faktycznie rozwinęło. Czyli może to jest preludium właśnie do tego roku 2060, który jest właśnie... No mniej więcej tutaj nie ma tak jak, wiesz, nie ma jak w kalendarzu, że... Nie ma, tu nie ma cięć, w astrologii nie ma cięć, tak. Tak, nie ma cięć, bo astrologia działa tak, jak zmieniają się pory roku. To widzisz, w postaci że pogody. Strzelcem. Nie ma cięć. Nie no, ty masz w swoim kosmogramie dużo ogólnie strzelca energii też i ten słońce w koziorożcu też jest w bardzo początkowych stopniach koziorożca, czyli...
przewagę mogą mieć te strzelcowe planety, prawda? Słońce może nie jest już tak silne w takich początkowych stopniach. To jest coś, co musisz sama zweryfikować, jak to działa, metodą prób i błędów, po prostu sobie porównać wszystko. Ja wiem. Tak by strzelec powiedział, ja wiem jak jest. Ja mam rację, ja wiem jak jest już. Nieważne, że słońce w koziorożcu. Cieszy od ucha do ucha i dobrze będzie. Chodzący optymizm. Nikt wam tak nie poprawi humoru jak wesoły strzelec. To jest prawda, że żartobliwość taka to jest cecha, tak, to jest cecha strzelca. Obracanie czasami też problemu w żart też. I to jest bardzo pozytywne. Przynajmniej jest spokojniej, weselej, przyjaźniej, łagodniej przez jakiś czas. No zobaczymy, wszystko jest bardzo ciekawe, będziemy to obserwować. Ładnie nam, przepięknie nam o tym wszystkim Bartek opowiadasz. Jestem ci bardzo wdzięczna, bo nie spodziewałam się, że zatrzymam cię aż tyle czasu. No już faktycznie rozmawiamy trochę. No ja lubię ten temat, po prostu jak ktoś pyta, to lubię odpowiadać. Popłynęło. Tak. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja tobie też, Agnieszko, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mam nadzieję, że po prostu jakoś tutaj to takie zapoznanie z astrologią, a nawet z astrologią ewolucyjną w miarę tak po prostu przystępnie zostanie odebrane. Jestem więcej jak pewna, że tak. I mam nadzieję, że uda się ciebie zaprosić jeszcze na inną rozmowę, na inne tematy. Agnieszko. Jeszcze raz dziękujemy Bartku i pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim widzom i zachęcamy do oglądania filmów o astrologii. Dziękujemy Bartku, pa pa. Dziękuję, trzymajcie się, hej.